starożytnych sumeryjskich tekstach opisywani są aniołowie. Nie tylko przez panią zalepiankę. Dodam sobie żartując. Więc są opisywani aniołowie, których Bóg posłał na ziemię w celu jej odwodnienia, uprawy i ożywienia. Zmęczeni pracą, nie mającą końca przy regulowaniu rzek i odmulaniu, noszą się z zamiarem pojmania Syna Bożego i zbuntowani postanawiają zniweczyć plan siewcy. W celu uchronienia Syna Bóg, Ojciec, przystaje na warunki zbuntowanych aniołów i w celu im ulżenia postanawia stworzyć przy pomocy Pani Nieba człowieka, robotnika, lulu, któremu zostaje powierzona ziemia. Współczesny człowiek poprzez odwrócenie się od mądrości Bożej, Janie 15 maja jest Zofia. Sofia to mądrość, tak jak przy okazji dodam. Współczesny człowiek poprzez odwrócenie się więc od mądrości Bożej zapomniał o swojej misji i celu życia na ziemi. Wpatrzony w ekran reklamy diamentu na tle muszli klozetowej zagubił się. I jeśli nie chce się otworzyć na przyjęcie i zrozumienie mądrości Bożej i stania się jego synem, ma za zadanie jedynie być robotnikiem stworzonym do oczyszczania kanałów rzecznych, szlamów kanałowych i kloaki. Niestety. Współczesny lulu ma uśpioną świadomość do tego stopnia, że gdy w latach Gomułki cenę mięsa lub cukru podniosło się o 50 groszy, to buntował się tak dzisiaj, jak w tańcu chowoli wyspiańskiego wesela, raduje się pseudowolnością, zauroczony blaskiem marketów i świecidełek, nie potrafi się przebudzić, ubożejąc i tracąc jednocześnie cały dobytek poprzez odwrócenie się od Boga. W takiej sytuacji, gdy tworzony jest system pseudodemokracji, rządów, które manipulują tłumem pozbawionym świadomości, jest obawa, że historia może się powtórzyć. A to już jest najbardziej niebezpieczne dla człowieka, gdyż celem istnienia ludzkości jest stały rozwój duchowy i kulturowy, a nie powtarzanie historii. Myślami ludzi są obrazy, a myślami Boga są ludzie. Nie lulu z uśpioną świadomością, który mógłby doprowadzić nawet do uśpienia Boga i nieba. Tak już nieraz było w dziejach ludzkości. Pamiętajmy jednak, że Stanisław Wyspiański stworzył dla Towarzystwa Lekarskiego witraż Apollo skrępowany, gdzie Syn Słońce jest skrępowany przez orbity lewoskrętnych planet, ale z kolei w kościele franciszkanów znajduje się witraż o wymownym tytule Stań się, gdzie widzimy, jak nad wodami Wisły powstaje człowiek, cień, syn, który kroczy ze wzniesioną pochodnią, poleją, nad którą widzimy postać Ojca, swoją prawicą chroniącą swego syna, a wzniesioną lewicą rzucającego grom. To jest gniew Boży, który poprzez rzucanie gromu przebudza żywioły, które człowiekowi mogą zaszkodzić albo pomóc. Co dla narodu jest najważniejsze? Najważniejsze jest bowiem żywe słowo i twórczość. Na całym świecie pisarzy, poetów i filozofów traktuje się w sposób wyjątkowy, a na przykład w Chinach jedynie poetą stawia się pomniki. Sokrates i Platon, twórcy jednocześnie ofiary demokracji, wiedzieli, że naród jest jak człowiek i rządzić narodem musi głowa. To ci, którzy tworzą mądrość i słowo.
Natomiast głowie mają być poporządkowani pilnujący porządku. To jest wojsko, policja. A natomiast grupa społeczna robotników i rolników powinna mieć zaufanie do mądrej, sprawiedliwej i moralnej klasy rządzącej. Oglądając co tydzień program na przykład Sprawa dla Reportera, chociaż tak mało się pokazuje, mamy świadomość, jak to jest z tą polską demokracją. Mieliśmy nadzieję w rozmowie z władzami Krynicy, że zostanie zrealizowanych kilka naszych wizji, które upiększyłyby Krynicę, na przykład wspomniane mostki nad rzeką Krynczanką powinny mieć zamontowane lampiony. Dodałoby to uroku Krynicy, a jednocześnie turystom wskazywałoby drogę. Podobnie też brakuje ścieżek przy pomniku doktora Józefa Dintla, które zwłaszcza matkom z dziećmi ułatwiłyby dostęp do deptaku, jednocześnie chroniąc przed skręcającymi w lewo autami i spalinami. Przechodniom, szczególnie turystom, wychodziłaby naprzeciw napowitanie ta wybitna indywidualność, która ile lat wcześniej przed nami łączyła Krynicę z Krakowem. Pozrywane mosty. Ten artykuł daje odpowiedź, na czym polega potęga słowa, ale też i żywiołów. Dzisiaj, przypatrując się miejscu po mostku, który łączył nas z deptakiem, z goryczą i smutkiem, zauważamy, że mosty zostały pozrywane. Nie ma mostu, przez który wytrwale przez 12 lat przechodziliśmy z triumfów na uroczyste recytacje twórców słowa w Starym Domu Zdrojowym. Nie ma lampionów, którymi chcieliśmy przeozdobić pozrywane mosty. A światło? Poprzez zrodzone słowo światło jest w nas. Jesteśmy przecież w miejscu źródła, do którego zaprasza w tryptyku rzymskim Ojciec Święty Jan Paweł II. Potęga żywiołu strumienia i zachęta, że jednak trzeba iść w górę, do źródła. Wracajmy z zapalonymi lampionami w naszych głowach do krynickich triumfów. Zapraszam na banket. Takie powiedziałabym podnoszące na dół. Bardzo dziękujemy, Jerzy. A jest taka prośba, żeby jednak ten wiersz przeczytać. To rękopis, szanowni Państwo, więc nie wiem, czy zdołam wszystko cyfrować, moja stacja. Motto. Każdy człowiek na kuli ziemskiej ma skarb, który na niego czeka. Powiedziało mu serce. Paulo Coelho, alchemik. Stanisław Jerzy, legenda 1. Pierwsza. Wkrótce dotrzesz do celu swej podróży, wypowiada alchemik Paulo Coelho. Dla wskazania drogi wiodący do duszy świata na ziarnkach piasku zostaje zapisane wielkie dzieło szmaragdowej tablicy. Pragnącemu iść za głosem własnej legendy, który dotarł do kresu wędrówki, cienia piramidy ze skrzyżowania dróg i otwartych stron świata, przekazane są
dwie z czterech części złotego gerba. Na drogę za słońcem po łuku obwodu zielonego globu powraca pasterz, który idąc za sercem utracił serce. A odnalazł miłość i skarb w ruinach opuszczonego kościoła. Dzisiejszego wieczoru. I jak Państwo widzą, ta poezja zatacza coraz szersze kręgi. Myślałem, że warunki i statut SPP nie pozwolą przeczytać tego wieczoru, więc dlatego się był w kieszeni. Bardzo dziękuję za tą zmianę warunków, jest mi bardzo miło. Natomiast mam nadzieję, że przepraszam, nie chciałbym, żeby władze klinicy też żony się czuły, że może jakieś wysuwamy krytyki, wręcz przeciwnie. Bardzo ładnie pani wybrnęła z tego. Pozdrowienie i podziękowanie panu burmistrzowi za podziękowanie, które poprzez panią sekretarz otrzymaliśmy. My, władze klinicy, bardzo doceniamy i gratulujemy tylu wydarzeń w świecie kultury i faktycznie dzieją się takie rzeczy cudowne, bo jesteśmy źródłem. Pozwolę sobie prywatnie tylko tak dodać. Trzy świetne kobiety. Pani Ewa, która niestety spieszyła na zajęcia. Pani Gabriela, prezentująca SPP i moja małżonka w trakcie uroczystości otwarcia bardzo pita w Sosnowcu, w końcu miasta Kiepury, prawda, tu jesteśmy zjednoczeni, też wypełniamy jego testament. To właśnie na bankiecie tam ustaliliśmy, że jesień, która miała się nie odbyć, odbyła się. Mało tego, że podziwiając panią Ewę tam na doskonałym występie, jednocześnie mogliśmy wspólnie zrealizować dzisiaj następną jesień. Chciałam szczególnie serdecznie podziękować Państwu Kulisiom, bo ich rola w tym przedsięwzięciu jest nie do przecenienia i w tej sferze i duchowej, i materialnej, jak wiemy. Zatem chciałam serdecznie podziękować, jeśli mogę, to zapraszam Państwa, chciałam wręczyć list gratulacyjny i drobny. Czytam może, jest gratulacja dla burmistrza Kulisów Zdroju. Pragnę przekazać moje serdeczne podziękowania dla Państwa Ewy i Stanisława Jerzego Kulisza za ogromną pomoc w organizacji Krynickiej Jesieni Literackiej w dniach 9, 10, 20, ale i też za wszystkie wcześniejsze oczywiście i udzielenie gościny poetom i pisarzom. Serdeczne wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc i wielką życzliwość dla działań władz samorządowych na rzecz promocji naszej gminy. Emil Podzielny, burmistrz Kulisów Zdroju. Bardzo, bardzo gorąco Państwu dziękuję.